Wysyłam obrady 49. sesji Rady Miejskiej w Szumie. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyli na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza Leszka Dawora, zastępcę radnego Jastrzębia. Witam panią sekretarz Darię Durand-Lewską, witam panią skarbnik Danutę Wiatrowską, witam kierowników Jezusa Radów, Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów szkół, przedszkoli. Witam wszystkich sołtysów, zaproszonych gości, pana Wiśniewskiego i pana Wilkowskiego. Witam wszystkich radnych, media i wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Stwierdzam prawomocność obecności w dzisiejszej sesji, gdyż na 15 radnych wszyscy są obecni. Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali porządek dzisiejszej sesji. Zgłaszam autopoprawkę do porządku obrad w punkcie trzecim. Po zatwierdzeniu protokołu wprowadzam część uroczystą, w której nastąpi wręczenie podziękowania panu Waldemarowi Wiśniewskiemu za współpracę z samorządem sztumskim oraz złożenie życzeń solidarnym i jubilatem. W dniu wczorajszym przesłany został porządek obrad z wprowadzoną autopoprawką, dopisano podpunkt 7. W brzmieniu podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych. Pozostałe punkty w związku z tym zmienią odpowiednią kolejność. Czy są jakieś jeszcze propozycje do porządku? Nie widzę, zatem będziemy obradowali zgodnie z podanym porządkiem i naniesionymi poprawkami. Przechodzimy do punktu trzeciego. Protokoły 47 i 48 sesji Rady Miejskiej były wyłożone do wglądu. Radni się z nimi zapoznali, podpisali. I chciałbym teraz przejść do protokołu 47. Czy ktoś zgłasza uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem protokołu 47 sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym. Przechodzimy do zatwierdzenia protokołu z 48 sesji Rady Miejskiej. Czy ktoś zgłasza jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem protokołu 48 sesji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym. Przechodzimy zatem do części uroczystej. Na dzisiejszą sesję wspólnie z panem burmistrzem zaprosiliśmy pana Waldemara Wiśniewskiego, dotychczasowego starszego cechu rzemiosł różnych, aby podziękować mu za współpracę z samorządem sztumskim, gdyż pan Waldemar już podziękował za piastowane stanowisko i już został wybrany następca. Oddaję tutaj głos panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Pan Waldemar na własną prośbę poprosił swoje środowisko rzemieślnicze, żeby oddali stery w ręce jego następców. Postanowiliśmy z panem przewodniczącym w imieniu wszystkich obecnych poprosić pana Waldemara Wiśniewskiego, starszego cechowego cechu rzemiosł w Sztumie, obecnego honorowego starszego cechowego, żeby podziękować za współpracę ze sztumskim samorządem, a jest to wiele lat współpracy. Wcześniej jako przedsiębiorca cały czas prowadzący działalność, już odszedł na zasłużoną emeryturę, to może za chwilę sam o tym powie, ale prowadził własną działalność gospodarczą, firmę usług elektrycznych. Ja sam miałem wielokrotnie, nie tylko jako burmistrz, ale też dyrektor szkoły, korzystać z usług pana tej firmy. Ale najciekawszy, bo jak był pan Wiśniewski jako przedsiębiorca, znaczy, że były kłopoty. Natomiast najciekawszy był ten moment, kiedy współpracowaliśmy na styku samorząd i samorząd
rzemieślniczy w Sztumie. I serdecznie panu dziękuję, że swoją pracą nie tylko udało nam się poprawić te relacje, ale że mogliśmy też być razem w różnych miejscach, gdy tego też i siebie potrzebowaliśmy. Byliśmy z panem przewodniczącym wielokrotnie na różnych spotkaniach naszego środowiska, ale też i mogliśmy liczyć na wzajemność, gdy organizowaliśmy nasze ważne uroczystości. No i też zawsze przedstawiciele cechu rzemiosł razem z panem Waldemarem Wiśniewskim byli na świętach narodowo-samorządowych organizowanych 11 listopada i 3 maja. Za to serdecznie panu dziękujemy, za tą współpracę, a teraz życzymy zdrowia. Zdrowia i spokoju, bo wiemy, że kierowanie zespołami większymi to nie tylko przyjemność i zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Także serdecznie dziękuję. Serdecznie podziękować wszystkim Państwu, Panu Burmistrzu, Panu Przewodniczącemu i całej Radzie, bez wyjątku całej Radzie Miasta Sztum za zaproszenie. Jest to dla mnie niewątpliwy zaszczyt i z drugiej strony docenienie naszego środowiska rzemieślniczego, to, że istniejemy, to, że pracujemy cały czas na rzecz społeczności lokalnej. Chcę to wyraźnie podkreślić, cały czas na rzecz lokalnej społeczności. Kwestia integracji naszego samorządu zawodowego z samorządem miasta i gminy, z mieszkańcami, była głównym celem naszej działalności. Jest to najlepszy sposób na sukces, ta pełna integracja ze społeczeństwem. Myślę, że po części nam się to udało. To, co powiedział pan burmistrz, że te relacje między samorządem a środowiskiem rzemieślniczym były bardzo dobre i coraz lepsze, tak to należy określić. Innej drogi na rozwój, na istnienie nie ma. Proszę Państwa, jestem głęboko zaszczycony to, że samorząd pamiętał o mnie. Ja postanowiłem w pewnym okresie czasu, rok temu już ogłosiłem, że do wyborów dotrwam, potem oddaję pałeczkę młodszym. Nastał ku temu dobry czas, dobre miejsce, dobre warunki, był czas na przygotowanie następcy. Myślę, że również i nowe władze pójdą tym samym kierunkiem. W tym samym kierunku. Innej możliwości nie ma. A więc ta najściślejsza współpraca i integracja ze środowiskiem lokalnym, z mieszkańcami naszego miasta, naszej gminy i naszego powiatu. Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję. Życzę owocnych obrad i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Swoim zadaniem w okresie międzysesyjnym byli pani Iwona Wyrzykowska i pan burmistrz Leszek Tabor. Solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszelkiej pomyślności, wiele, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy i dalszej owocnej pracy na rzecz samorządu i mieszkańców. Proszę o wręczenie kwiatów pani Wyrzykowskiej. Pan burmistrz na kwiaty swoje chwile poczeka. Przepraszam, że pani burmistrz, miło pas się zmieniłem. Chciałem zmienić. Przepraszam. Proszę Państwa, na koniec tej części uroczystej zostawiłem miłą niespodziankę. Otóż pan burmistrz Leszek Tabor 18 czerwca tego roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Z tych 40 lat pracy 24 pracuje w naszym samorządzie. Pierwsze 4 lata na stanowisku zastępcy burmistrza, a przez kolejne 20 lat piastuje stanowisko burmistrza. Podczas swojej pracy burmistrz wykazał się wielkim zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Bez jego dokonań trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejszy Sztum i gminę. Pracę wykonuje zawsze z ogromnym zaangażowaniem. Jego zasługi dla rozwoju gminy są niepodważalne. Trudno wymienić wszystkie dokonania burmistrza, ale postaram się przynajmniej niektóre z nich wymienić, gdyż dzięki ciężkiej pracy burmistrza zostało wykonane bardzo wiele inwestycji i podjętych wiele działań poprawiających warunki życia naszych mieszkańców. Między innymi wyremontowano szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, odnowiono centrum miasta, bulwar zamkowy z plażą, wyremontowano kinoteatr, modernizowano park miejski, powstał pełnowymiarowy stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, modernizowane są drogi, wybudowano kanalizacje i wodociągi na obszarach wiejskich, przy współpracy z fizyczną spółdzielnią mieszkaniową Renawa wybudowano osiedle mieszkaniowe dla 300 rodzin przy ulicy Spokojnej w Sztumie. Powstała strefa ekonomiczna, na terenie której powstają nowe firmy. Przebudowano drogi osiedlowe za szkołą podstawową nr 1 w Sztumie oraz na osiedlu parkowym. Rozbudowano ścieżkę pieszo-rowerową wraz z małą architekturą wokół jeziora Zajezierskiego o walorach, o których nikogo nie muszę przekonywać. W tej chwili ścieżka jest najczęściej odwiedzanym miejscem nie tylko przez biegaczy, maszerów, rowerzystów, mieszkańców, ale również osoby przyjeżdżające, którzy nam tego zazdroszczą. Nie kryją tego, mówiąc o tym wprost. Należy również wspomnieć o zmodernizowanej drodze krajowej nr 55, przebiegającej przez miasto oraz rondzie Powiśla. Zrealizowano też wiele przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjną i kulturalną oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Realizowane są działania sprzyjające powstaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji mieszkańców. 11 lat temu powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ubiegłym roku Klub Senior Plus. Zaktywizowano środowisko kobiet. Od lat gmina wspiera stowarzyszenia i kluby sportowe. Nagradza najzdolniejszych uczniów naszych szkół oraz sportowców osiągających wybitne wyniki. Tak wiele inwestycji i działań wykonano przy braku zadłużenia gminy. Już o tym powoli zapominamy, ale to dzięki umiejętności strategicznej myślenia i konsekwencji burmistrza nasza gmina była bardzo dobrze przygotowana do pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej. Nie tak dawno nasza gmina otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego za największą liczbę projektów unijnych zrealizowanych przez miasto gminę Sztum w latach 2007-2013 w województwie pomorskim. W roku 2012 z okazji 25-lecia samorządu burmistrz został oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta RP Władysława Komorowskiego. W rankingu tygodnika samorządowego Wspólnota Gmina Sztum uzyskała pierwsze miejsce w Polsce w kategorii gmin przemysłowo-usługowych za największą poprawę efektywności finansów samorządu w kadencji 2010-2014. W roku 2015 burmistrz otrzymał oznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego. Na początku 2017 roku magazyn gospodarczy Fakty poinformował, że w rankingu plus biznesu burmistrz pan Leszek Tabor znalazł się w pierwszej dziesiątce spośród 126 gmin, miast i powiatów w konkursie samorządowym Menedżer Regionu 2016 jako najwybitniejszy samorządowiec w Polsce. Panie burmistrzu, dziękujemy za trud i poświęcenie, życząc dalszych sukcesów. Tak, aby nadal pana wysiłki i praca były zauważane i doceniane przez społeczność lokalną. Pana praca świadczy o wielkim umiłowaniu naszej małej ojczyzny. Życzymy jeszcze wielu dokonań na rzecz naszych mieszkańców w oczekiwaniu na jubileusz 50-lecia. I teraz wręczę do pana. Ale chciałbym jeszcze wręczyć panu burmistrzowi list gratulacyjny. Jeszcze raz się podziękować za doskonałą pracę przez 40 lat, a w samorządzie 24. A ta skromna wiązanka nie będzie wyrazem naszego uznania. Dziękuję bardzo. Wszystkie wyzwania, które poprzednio przez te lata stawiał i na kolejne.
Bo chyba zdajemy sobie sprawę wszyscy,
że wymaga ona dużo poświęceń. Jak dużo, to ja sam najlepiej o tym wiem. Trzeba się ciągle uczyć, no i często trzeba mieć stalowe nerwy. Serdecznie Wam za to dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu czwartego. Poproszę Pana Burmistrza o przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pan tyle powiedział o tym, co było, że ja tylko rozłożę do protokołu, tak? To sprawozdanie z działalności mojej jednostek podległych. Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych, żeby się z tym zapoznali. Tu jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji. Także Panie Przewodniczący, przedkładam to Panu to sprawozdanie. Wyjątkowo chciałbym się zapoznać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Proszę Pana Adama Tkaszewskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie sprawozdania za działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017. Bardzo proszę. Dziękuję. Sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017 na podstawie przytoczonej sprawozdania z ustawy prawnej. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie w 2017 roku dokonała kontroli działając w oparciu o wyżej wymienione plany pracy Komisji przez Radę Miejską w następującym składzie osobowym: Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Bartosz Mazurski, członek Komisji Rewizyjnej, Ewa Paweł, członek Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Stermach, członek Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie w roku 2017 odbyła 19 posiedzeń. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 roku Komisja ustaliła plan pracy Komisji na pierwsze półrocze 2017 roku, zgłaszając następujące propozycje: przeprowadzenie kontroli wydatków i procedury tankowania paliwa przez odcinek transformatorów w Ustali podczas burzy w Kołaszkach, przeprowadzenie kontroli dostaw wyposażenia technicznego dla pełnego kolejowego stadionu piłkarskiego lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pod nazwą modernizacji stadionu miejskiego w Sztumie, kontrola inwestycji pod nazwą modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie w ramach zadania budżetowego pod nazwą modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie, przeprowadzenie kontroli rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamku Kotyckim w pokoju Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu ochrona wód i przywrócenia różnorodności biologicznej na terenie mostu Makor Sztum, przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2016, rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami Komisji Rady Miejskiej dotyczącej sprawozdania, przeprowadzenie kontroli inwestycji pod nazwą przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Zaciszek, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa Wiejska w Sztumie, etap trzeci, przeprowadzenie kontroli wyremontowanych dróg Kutawi Jumbo w miejscowościach Barlewice, Kępina, Wyścisza, Wokodzinka, Gronajny, Szczucka, Wieś, Nowa Wieś, Posolin, Biała Góra, Piekło, Kuśnice, Barbary, ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na drugie półrocze 2017 roku. Na drugim posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 roku Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2017 roku oraz przyjęła sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Na posiedzeniu Komisji w dniu 9 lutego 2017 roku Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę wydatków i procedury tankowania paliw przez Ochotniczą Straż Pożarną w Postoli podczas pożaru w Polaszkach. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 roku Komisja kontynuowała kontrolę już przeprowadzonej akcji gaśniczej w zakresie wydatków i procedury tankowania paliwa samochodu bojowego marki Ford oraz dokonała wizji lokalnej wraz z kontrolą dokumentacji dotyczącą dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarskiego lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pod nazwą modernizacji stadionu miejskiego w Sztumie. Na posiedzeniu Komisji w dniu 14 marca 2017 roku dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarskiego lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pod nazwą modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie wraz z wizją lokalną w kontrolowanym obiekcie, dokonując sprawdzenia i przeliczenia stanu sprzętowego i wyposażenia technicznego dla stadionu. W kolejnym temacie porządku posiedzenia komisji była ponowna analiza dokumentów przeprowadzonej akcji gaśniczej w zakresie wydatków i procedury tankowania paliwa samochodu bojowego marki
Państwo. Wobec trudności z ustaleniem pojemności zbiornika na paliwo samochodu bojowego marki Ford biorącego udział w akcji gaśniczej, komisja zaleciła dostarczyć na następne posiedzenie kartę pojazdu, z której powinna wynikać pojemność zbiornika oraz karty drogowe za dwa poprzednie miesiące. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 kwietnia 2017 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji oraz wizji lokalnej inwestycji pod nazwą modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie. Podczas wizji zapoznano się z poszczególnymi inwestycjami sportowymi pochodzącymi z kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie. Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła sprawozdanie przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną dotyczącą dostawek wyposażenia technicznego dla błędu wymiarowego stadionu miejskiego lekkoatletycznego w ramach stadionu sztumowego pod nazwą modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w miejscu magazynowania wyposażenia technicznego, to jest budynku zaplecza sanitarnego szatniowego stadionu miejskiego i kasy atletycznego, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika referatu inwestycji i zamówień publicznych nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji dostawek wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu. W ocenie komisji rewizyjnej zakup sprzętu sportowego jest jak najbardziej uzasadniony i celowy. Zakupiony sprzęt pozwoli na rozgrywanie różnych konkurencji lekkoatletycznych na modernizowanym stadionie piłkarskim atletycznym, rangi międzyszkolnych, wojewódzkich oraz organizacji różnych ligów sportowych. Będzie służyć naszym mieszkańcom, a przede wszystkim naszej młodzieży, klubom sportowym działającym na terenie miasta i gminy Sztum. Przyczyni się do spopularyzowania różnych konkurencji sportowych oraz zainteresowania większych grup młodzieży sportem, gdyż celem zadania publicznego jest popularyzacja sportu poprzez atrakcyjne i aktywne formy edukacji sportowej. Na uwagę zasługuje fakt, że urząd zadbał o to, że zakupiony sprzęt spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Wartym podkreślenia jest fakt, że miasto i gmina Sztum otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 300 000 zł na realizację modernizacji stadionu piłkarskiego lekkoatletycznego. W wyniku dokonanej wizji lokalnej komisja stwierdziła, że zostały zrealizowane wnioski Komisji Rewizyjnej z 2016 roku, został uporządkowany drzewostan poprzez podcięcie i ogłowienie przez rosnących w pobliżu budynku socjalno-szatniowego ze względu na bezpieczeństwo osób przechodzących w budynku. Mając na uwagę przeciwdziałanie zanieczyszczenia na bieżni betonowej bieżni, komisja zaproponowała, aby po wrębie stadionu wyciąć drzewa liściaste, w zamian nasadzić drzewa i krzewy, które nie zrzucają liści. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej na kontrolowanych inwestycji dotyczących rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamku Gotyckich wokół Jeziora Zajebierskiego w ramach projektu Ochrona Wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie Mochman do Sztum. Komisja dokonała analizy dotyczących kontrolowanych inwestycji oraz ustaliła harmonogram kontroli wykonania budżetu gminy za rok 2016. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku kontynuowała kontrolę dokumentacji inwestycji pod nazwą rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamku Gotyckich wokół Jeziora Zajebierskiego w ramach projektu Ochrona Wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOF-u Marlborg Sztuk. Komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzanej kontroli pracy do wyprowadzania paliwa przez stacji gaśniczej, w którym komisja stwierdziła, że w odniesieniu do pożaru w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku brakowało wytycznych co do procedury tankowania paliwa, co też zostało uregulowane zarządzeniem burmistrza miasta i gminy z dnia 30 grudnia 2016 roku, w którym wprowadzono normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasady rozliczania paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy Sztuk. Należy stwierdzić, że w sposób właściwy prowadzone są działania na rzecz podniesienia stanu gotowości operacyjnej do realizacji zadań przez ochotnicze straże pożarne, mające na celu niesienie pomocy mieszkańcom narażonym na żywo ognia, kwaśni drogowe, skażenie środowiska, powodzie i inne klęski. OSP realizuje zadania na rzecz ochrony mieszkańców i prowadzi działalność zapobiegającą pożarom. Codzienna praca poświęcona jest ratowaniu życia i zdrowia. Ponadto Komisja Rewizyjna zaleca, aby w opisie faktur paliwa dotyczących tankowania paliwa w miejsce sprzęt wpisywać numer rejestracyjny tankowanego pojazdu do osoby. Komisja stwierdziła, że podczas akcji gaśniczej dnia 15 i 17 kwietnia 2016 roku istniała możliwość zatankowania obowozów bojowych w dogodnym momencie. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik numer 2 do niniejszego sprawozdania. Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła sprawozdanie przeprowadzonej kontroli inwestycji pod nazwą modernizacja kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie. Komisja rewizyjna na podstawie dokonania wizji lokalnych na przedmiotowej inwestycji po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika referatu inwestycji i zamówień publicznych nie stwierdzili właściwej realizacji inwestycji pod nazwą modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie. W ocenie komisji rewizyjnej w ramach realizowanej inwestycji powstał nowy certyfikowany stadion piłkarski lekkoatletyczny spełniający wymogi kategorii 5A krajowej zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, widokową i techniczną. Inwestycja celowa i oczekiwana przez mieszkańców. Warte podkreślenia jest to, że obiekt cechuje się wysokim standardem wykonania, w skład którego wchodzi boisko piłkarskie z nawierzchnią sprawy naturalnej i instalacją odwodnienia i drenażu na całej płycie boiska, instalacją nawadniającą ze zbiornikiem retencyjnym, osiedleniem płyty boiska sterowanym automatycznie, osiedleniem bieżni. Bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami do różnych konkurencji lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stworzona nowoczesną bazą sportowo-rekreacyjną zarówno dla sportów dla sportowców, trenerów, jak i mieszkańców. Budowa stadionu pozwoli na zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców związanych z korzystaniem z obiektów sportowych służących wypoczynkowi, rekreacji, które również stanowią miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu. Stworzono możliwość organizowania większej liczby imprez sportowych o różnej randze i zasięgu, co też zwiększy integrację społeczną w naszej gminie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz podniesie atrakcyjność turystyczną w naszej gminie. Funkcjonowanie stadionu będzie miało wpływ na budowanie postaw społecznych, sportowych, promocją zdrowego stylu życia oraz motywacją do podniesienia umiejętności sportowych wśród młodzieży. Istnienie nowoczesnego obiektu sportowego, dobrze określonym programie funkcjonalnym i użytkowym, w znaczącym sposób podniesie poziom życia społecznego i kulturalnego naszych mieszkańców poprzez utworzoną bazę sportową o wysokim standardzie dostosowaną do przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny obiektów sportowych, które spełniają normy i wymogi stawiane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Umożliwi też uczniom szkół, członkom klubów sportowych i mieszkańcom trenowanie w odpowiednich warunkach popularne dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna oraz innych dyscyplin lekkoatletycznych. Stworzone zostały warunki do organizowania rozgrywek i zawodów różnego szczebla w ramach zawodnictwa sportowego. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na tym samym posiedzeniu komisja rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu gminy za rok 2016. Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna kontrolowała kontrolę wykonania budżetu za rok 2016. Spełniając wymogi formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna w dniu 31 maja 2017 roku. Pojawia się tutaj błąd uchwały, data 15 maja 2018 roku, powinna być data 2017. Skorygujemy to jeszcze raz po prostu załączymy tutaj do sprawozdania. Spełniając wymogi formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna w dniu 31 maja 2017 roku rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za rok 2016, sprawozdanie finansowe Szkódzkiego Centrum Kultury za rok 2016 oraz przyjęła informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Komisja zapoznała się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za rok 2016. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum za rok 2016, formułując zarazem wniosek, że burmistrz miasta i gminy Sztum zainteresowany jest nad realizacją budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności gospodarowania środkami publicznymi. Uchwała wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pod nazwą ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOW Malbor Sztum, w tym rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego. Komisja rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika referatu inwestycji i zamówień publicznych nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pod nazwą odbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamku Gotyckim wokół jeziora Zajezierskiego w ramach projektu ochrona wód przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOW Malbor Sztum. W ocenie komisji rewizyjnej w ramach realizowanej inwestycji powstał utwardzony szlak turystyczny o nawierzchni z kostki grupowej wraz z parkingami rowerowymi. Wykonano nasadzenie drzew oraz trawniki, wykonano oświetlenie wraz z poprawami oświetleniowymi LED, wykonano
kostki, spód betonowych oraz kostki brutowej, betonowej, umożliwiające zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i innym służbom, a także mieszkańcom i turystom możliwość ładowania łodzi. W ramach małej akcji, w której ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice polemikowe, tablice edukacyjne, gry edukacyjne, budki dla dzikich owadów, zapylające skrzynki lękowe dla nietoperzy, budki lękowe dla małych ptaków, czatownie, pływające wyspy wegetacyjne, platforma rozrzucza łodziana białek, ławki i kosze zostały ustawione wzdłuż wykonanej ścieżki oraz w parku drzew rodzimych na półwyspie. Zgodnie z umową z wyznaczonych miejscach, wzdłuż linii brzegowej ustawiono barierę. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz umożliwienie przepływu wód wykonano betonowe odpływy podchodnikowe. Zastosowane materiały, jak i rozwiązania techniczne są bezpieczne dla środowiska. Inwestycja jak najbardziej celowa wpłynęła na poprawę stylu. Zostały wyeksponowane walory przyrodniczo-krajobrazowe. Przebieg ścieżki jest bardzo atrakcyjny z uwagi na ukształtowanie terenu z widokiem na miasto i plażę miejską. W ocenie komisji ścieżka spacerowo-rowerowa została prawidłowo zaprojektowana i wykonana zarówno pod względem funkcjonalności i różnorodności rozwoju bez większej ingerencji w przyrodę na obszarze cennym przyrodniczo. Cała ścieżka prowadzona jest zgodnie z rzeźbą terenu, co sprawia, że jej kształtowanie jest bardzo malownicze. Zarówno lokalizacja, jak i technologia wykonania mają pozytywny wpływ na krajobraz środowiska, środowisko przyrodnicze. Należy nadmienić, że obecnie popularne są ścieżki spacerowo-rowerowe i stają się nieodzownym elementem krajobrazu miejskiego. Cieszy bardzo fakt, że ścieżka jest terenem najczęściej odwiedzanym przez sportowców, biegaczy, rowerzystów, spacerowiczów, osoby uprawiające nordic walking, mieszkańców. W wyniku dokonanej wizji lokalnej członkowie komisji rewizyjnej zwrócili uwagę na zły stan drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego przy dworku Żeromskiego, brak oprawy i lakość utoniowej przy wejściu na teren rekreacyjny, zniszczone kosze na świecie, zmurszały pięć wyścigów, rozlewisko wody pod tablicą Jeziorskie Sztuńskie. Od strony jeziora przy przepuście brak kanaźnika, przy tablicy drzewa w niektórych miejscach zapadnięta kostka. Wskazuje się wykoszenie rzepaku na terenie nasadzonych drzew, za tablicą drzewa i obsianie terenu trawą. Pokrywę na studzienną przy nowej ścieżce przy słupie 36x2, zmienić na siatkę lub nawiercić otwory na istniejących. Obecna jest na 3/4 odsunięta w celu odpływu wody. Wycięcie wierzby w połowie pnia pękniętej przy lampie nr 39. Spowodować usunięcie drewnianego, rozpadającego się podestu przy słupie po prawej stronie. Proponuje się ustawienie barierek ochronnych przy spustach od strony jeziora Skarpa, od strony ulicy Kiedzyńskiej, słup 38. Dosianie trawy w brakujących miejscach, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 roku dokonała kontroli dokumentacji oraz wizji lokalnej dla kontrolowanej inwestycji pod nazwą przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Zacisza Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie, etap 3. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 roku Komisja Rewizyjna, działając na podstawie udzielonego przez Radę Miejską planu pracy, dokonała wizji lokalnej w terenie inwestycji dotyczącej remontu dróg płytami jumbo w miejscowościach Warlewice, Kalina, Gościsze, Bogodzinka, Brunajdość, Puska Wieś, Posolin, Biała Góra, Piecho, Uśnice, Farbary. Komisja Rewizyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku kontynuowała kontrolę dokumentów dotyczących kontroli inwestycji remontu dróg płytami jumbo w miejscowościach Korlewice, Kępina, Gościsze, Rokośnika, Bronajmy, Sztuńska Wieś, Postoli, Biała Góra, Piekło, Uśnice, Barbary oraz przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pod nazwą przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze gminy Zacisze Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie, etap 3. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji po analizie dokumentów oraz wyjaśnieniu udzielonym przez kierownika referatu inwestycji zamówień publicznych nie stwierdziła nieprawidłowości dokonanej inwestycji. Inwestycja jest jak najbardziej celowa i konieczna, służąca mieszkańcom i długo oczekiwana przez mieszkańców, co dało wyraz podczas wizji w terenie, na której przypadkowi mieszkańcy wyrażali pozytywną opinię co do wykonanej inwestycji. Inwestycja wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego. W wyniku realizacji inwestycji ulice i chodniki zyskały nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej typu poldru koloru szarego i czerwonego. Wykonano także zejścia i zjazdy do posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla wykonano drożniki usuwane, progi zwalniające. W ulicach wykonano nową kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wypustami ulicznymi. Przed wylotami drogą melioracyjnego na kanalizacji deszczowej wbudowano separatory piasku i substancji ropopowodnych. Wody deszczowe w wyniku modernizacji będą odczyszczone poprzez separatory piasku i substancji ropopowodnych.
zlikwidowano także nielegalne podłożenie kanalizacji sanitarnej do deszczowej. Istniejące oświetlenie publiczne zostało zmodernizowane poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED, co wpłynie na wymiar, na wymierny efekt ekonomiczny. Wartym podkreślenia jest fakt, że gmina ma na tę inwestycję uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1,58,597,95 zł. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Również na realizację tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie z powiatu sztumskiego w wysokości 539,885 zł. Natomiast gmina Sztum zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla powiatu sztumskiego na dofinansowanie projektu poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Kowiśla i Żuło. Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz infrastrukturę techniczną w obszarze ulic Zaciszek Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska jest ostatnim etapem kończącym przebudową ulic tego osiedla. Realizowanie inwestycji wpłynęło na pozytywnie na poprawę krajobrazu osiedla i podniosło walory estetyczne otoczenia, co ma swoje przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców. Podczas dokonanej wizji lokalnej na terenie członkowie komisji zwrócili uwagę na przy ulicy Ogrodowej luźna pokrywa, sztuk dwie, łącznik, ulica Radosna, ulica Kwiatowa, uzupełnić piasek między płytami, skrzyżowanie ulicy Kwiatowa z ulicą Ogrodową, uszkodzone płytki najprawdopodobniej w wyniku skuwania lodu w czasie zimy, uporządkować teren przylegający do ulicy Wiejskiej, na przykład obsiad trawą z lewej strony Lasku, luźna kostka przy budowie zasuwy wodociągowej przy ulicy Słonecznej, sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik numer 6 niniejszego sprawozdania. Na posiedzeniu komisji w dniu 21 sierpnia 2017 roku komisja rewizyjna przyjęła propozycję do pracy komisji rewizyjnej na drugie półrocze 2017 roku. Przegląd infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych wrzesień 2017. Przegląd placów zabaw, miejsc rekreacji pod względem bezpieczeństwa i rekreacji w przedszkolach w październiku 2017. Przeprowadzenie kontroli przetargu na odśnieżanie w roku 2016, listopad 2017. Kontrola dokumentacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów komunalnych w roku 2016, grudzień 2017. Ustalenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2018 roku. Komisja rewizyjna na posiedzeniu 11 września 2017 roku zatwierdziła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pod nazwą remont dróg płytami Jumbo w miejscowościach Barlewice, Chępina, Wyciszewo, Koźlińska, Gronajne, Sztumska, Wieś, Postolin, Biała, Kora, Piekło, Kusińce, Tarwary. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez Inspektora do Spraw Komunalnych oraz Inspektora do Spraw Zamówień Publicznych Komisja Rewizyjna stwierdziła, że inwestycja pod nazwą remont dróg płytami Jumbo w wyżej wymienionych miejscowościach jest celową i bardzo potrzebną mieszkańcom gminy. Wykonano zgodnie z sztuką budowlaną, jakość zastosowanych płyt Jumbo bardzo dobra. Przejezdność dróg bardzo dobra, droga wykonana z płyt Jumbo jest wytrzymała i odporna nawet na duże i ciężkie obciążenia. Podczas dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie komisji zwrócili uwagę na droga w Postolinie uzupełnić, wypełnić otwory w płytach, wietrzowy droga w kierunku Koźlinki, zły stan techniczny drogi i dziury w drodze. Chępina. Mieszkaniec Chępiny 16 zgłosił, że podczas opadu deszczu woda spływa pod jego budynek mieszkalny. Odwodnienie miało być wykonane podczas remontu drogi. Pracownik urzędu poinformował, że pod koniec czerwca bieżącego roku będzie przeprowadzony przegląd wspólnie z wykonawcą i do końca lipca bieżącego roku zostaną usunięte usługi. Ponadto przy budynku Chępina 16 niezabezpieczony, nieobsadzony jest zawór wodociągowy. Mieszkaniec zamieszkały Chępina 14 zgłosił brak dostępu do zaworu wody, to jest zawór ucinający przyłącze do budynku, został zakryty płytami Jumbo. Droga do Grona. Przestrzeń między dwoma płytami Jumbo należy wykosić. Dwoma pasami Jumbo należy wykosić. Podczas jazdy samochodem trawa trze o podłoże samochodu, o spód samochodu. Połączenie asfaltowe, betonowe przy połączeniu z płytami do uzupełnienia. Radny Krzysztof Stelman zgłosił, droga przy stacji kolejowej w Gronajnie proponuje wykonać remont drogi od długości 2 km do wiaduktu w kierunku Malborka. Sprawę tę powinien załatwić powiat sztumski wspólnie z powiatem malborskim. Gościszewo, droga koło przedszkola w kierunku firmy Roger. Rozchodzą się płyty Jumbo. Barbary, przewodniczący komisji, poinformował, że pani Sotys się zgłasza uwagi do stanu dróg z płyt Jumbo w Barbarach. Przewodniczący komisji podjął prośbę o
osobistego skontaktowania się z nią, podjął próbę osobistego skontaktowania się z nią osoby, z tej osoby niestety nie było podczas kontroli domu. Podczas wizji lokalnej przez członków komisji rewizyjnej nie stwierdzono uwag co do stanu dróg wykonanych z płytkiem w Parparach. W związku z przesłanym mailem przez panią osoby z zdjęciami dróg w Parparach protokół z numer 13/2017 z dnia 19/2017 pracownik urzędu poinformował, że gałęzie zostaną przecięte. Osobnie skuje pani sołtys. Biała Góra, oczyścić pobocza dróg z nagromadzonej ziemi. Na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 roku komisja rewizyjna dokonała przeglądu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych, w szkole podstawowej nr 1 w Sztumie, zespole szkół szkoła podstawowa w Kościszewie, w szkole podstawowej nr 2 w Sztumie, w zespole szkół szkoła podstawowa w Czernije, w szkole podstawowej w Nowej Wsi. Komisja rewizyjna na wyjazdowym posiedzeniu w dniu 24 października 2017 roku dokonała przeglądu placów zabaw przedszkola oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na szkołach podstawowych w publicznym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 1 imienia Kusia Kucharka w Sztumie, w szkole w zespole szkół szkoła podstawowa w Czernie i przedszkolu, w szkole podstawowej w Nowej Wsi. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 roku komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji dotyczącej odśnieżenia dróg i zatwierdziła sprawozdanie z przeprowadzonego przeglądu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych i przedszkoli w mieście i gminie Sztuma. Komisja rewizyjna na podstawie dokonanego przeglądu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w szkołach podstawowych i placów zabaw na terenie miasta i gminy Sztum stwierdza wysoką dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, o stan techniczny i estetyczny w szkołach i przedszkolach oraz o stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i placu zabaw, co było przedmiotem wyjazdowych posiedzeń komisji. Komisja stwierdza, że istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie szkół jest bezpieczna, wyposażona w niezbędny sprzęt i jest dążenie do jej rozwoju. Przypadem jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kościszewie. W szkole podstawowej nr 1 w Sztumie jest bogata oferta bazy sportowo-rekreacyjnej, hala sportowa, siłownia na terenie szkoły, boisko sportowe z bieżnią przy szkole, przy czym bieżnia wymaga wymiany na bieżni oraz zaokrąglenia kształtu bieżni. Przy szkole podstawowej nr 2 w Sztumie funkcjonuje boisko sportowe. Widzi się konieczność, aby w przyszłości rozważyć budowę sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły podstawowej nr 2. Przy szkole podstawowej w Czernie funkcjonują dwa boiska sportowe. W budynku szkoły jest sala gimnastyczna, w której planowana jest wymiana podłogi. Sugeruje się, aby zasięgnąć opinii eksperta, czy ewentualny dobór podłogi może wpłynąć na wygłuszenie sali. Występuje problem dużego pogłosu w sali. Przy szkole podstawowej w Nowej Wsi nowe boisko wykonane z płytek polipropylenowych z wyrazistą kolorystyką, sala gimnastyczna w trakcie remontu. Wizytowane przez komisję prace zabaw i przedszkole są dobrze wyposażone. Prace zabaw stanowią bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu i otoczeniu zieleni. Przy sprzyjającej aurze dzieci korzystają ze sprzętu zabaw, tworzono warunki zapewniające dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Przedszkola są czyste, kolorowe, wyposażone w zabawki, niezbędne to pomoce edukacyjne z chodnikami zabaw dla dzieci. Są to placówki bezpieczne i przyjazne dzieciom, otwarte na ich potrzeby. Podczas dokonanej wizji lokalnej zwrócono uwagę na szkołę podstawową nr 1, zerwany pielęgnoprąd na budynku szkoły ze strony Lidla, sklepu Lidl, obniżona rynna powoduje, że woda spływa po ścianie budynku, pozostawiając widoczny ślad. Przedłużyć rynny odprowadzające wodę z dachu budynku, na przykład poprzez założenie dodatkowych kolanek, aby woda nie spływała w elewację budynku, tylko wyprowadzić ją w grunt, na przykład w trawie. Pomalować metalową konstrukcję pod siedzeniami na widowni przy boisku. Zaproponowano, aby w tym celu skorzystać z pomocy skazanych, to już nie jest w tej chwili to możliwe. Znaczy jest, ale odpłatnie. Uzupełnić płytkami na murku za siedzeniami na widowni przy boisku. Przepraszam, uzupełnić płytki na murku za siedzeniami na widowni przy boisku. Wykonać nawierzchnię tartanową na istniejącej bieżni oraz zaokrąglić kształt bieżni. Rozważyć zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie wykonanie dokumentacji. Szkoła podstawowa nr 2. W przyszłości należy rozważyć rozbudowę lub budowę sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły podstawowej nr 2 w Sztumie. W przedszkolu publicznym z oddziałami integracyjnymi nr 1 Kusia Kucharka od strony głównego wejścia od przedszkola pod stojący na skraju skarpy wyraźnie przychylił się w stronę skarpy. Należy przedsięwziąć działania w kierunku technicznego rozwiązania tego problemu.
prawej stronie wejścia do budynku przedszkola wskazana wymiana treningu na pustkę. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 roku dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli dokumentacji w zakresie przeprowadzonego przetargu na odśnieżanie. Komisja rewizyjna na podstawie dokonania analizy dokumentów i informacji uzyskanych od kierownika referatu gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa stwierdziła, że umowy zawarte na zimowe utrzymanie drogi były zawarte po rozstrzygnięciu przetargu. Dokumentacja przeprowadzona jest w sposób prawidłowy, w sposób prawidłowy prowadzony jest wykaz prac mający odzwierciedlenie przedstawionych fakturach VAT, co odpowiednio udokumentowało poniesione przez gminę koszty. Podczas analizy dokumentów faktur zwrócono uwagę, aby w przyszłości faktura wyszczególnić użyty materiał szorstki na drogi. Należy wskazać, że gmina nie wprowadza kategoryzacji swoich dróg, jednakże zawsze w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi stanowiące główne linie komunikacyjne w gminie oraz trasy przejazdów autobusów szkolnych. Zapoznano się z protokołem pokontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z przeprowadzonej kontroli zgodności z prawem przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą utrzymanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, w którym nie stwierdzono jej prawidłowości. Wykonano, że postępowanie przeprowadzono zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Rada przyjmuje do wiadomości przedstawione sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 6. Poproszę teraz pana Leszka Witkowskiego, projektanta, o przedstawienie projektu skwery niepodległości z okazji jubileuszu stulecia niepodległości Polski. Bardzo proszę, panie przewodniczący, rado, szanowni państwo, rok kolejny, następny. Przybliżył projekt już teraz budowlany. On jest oczywiście już mniej ciekawy w tym momencie niż koncepcyjny, natomiast w jakiś sposób pokazuje, jak rozwija się koncepcja i na ile ona się ma potem do stanu wyjściowego. Jeśli pozwolicie państwo usiąść, nie czy światła nie trzeba było, może. Wiem, to w większości jest techniczne, ale właśnie pokazujące, jak to się wszystko zmieniło, na ile koncepcja była, że tak powiem, wirtualna, na ile ma osadzenie już szczegółowe, kiedy mapa do celów projektowych jest z wszystkimi, z całym uzbrojeniem i z całym zespołem. Przypominam państwu, z tego co pamiętam, dyskutowana ze Śląska była od, że tak powiem, rówieśników mojej córki, bo to wie, po osoby w podeszłym wieku, czy właściwym wieku, była dyskutowana, rozmawiana, analizowana. Sygnały były takie, że nawet na ulicy, na chodniku zaczepiano mnie, na cmentarzu nawet, pytano, dalej, tak dalej. Czyli sama, wydaje się, że sama idea i droga była słuszna. Zatem mamy ten nasz lejn, plac główny, na którym zlokalizowana jest instalacja, którą zaraz pokażę w szczególe. Lejn, czyli tak zwana historia z kamieniami, zmiankującymi o historii Sztumu i jak sztumianie wplatają się w tą historię RP. To wszystko mamy już omierzone, wyliczone, obmierzone i idziemy dalej. To jest zagospodarowanie terenu. Już jest detal, pojawia się detal, jest to przybliżenie nawierzchni. Jak widać, główną dominantą placu jest ta instalacja centralna, w której są takie rozedrygane linie. To jest tak jakby ktoś rzucił kamień do rzeki i chcieliśmy zrobić, wzbogacić ten teren. Nie chcieliśmy, żeby to była monotonna kostka. Jak to zawsze u architektów i projektantów, na początku poszliśmy na bogato. Jak się to skończy, to wszystko zależy od szanownych państwa, od rady. Czyli założyliśmy najlepsze z możliwych dzisiaj według nas nawierzchnie. Są to nawierzchnie z kostki granitowej, pomieniowanej, ale ciętej i tej, po której można chodzić. Ona jest cięto upana, czyli krawędzie 10x10, krawędzie są upane, natomiast ta nawierzchnia, której się chodzi, praktycznie jest zła, tak jak na placu
wolności, te duże płyty granitowe. Jest to powierzchnia gładka. Natomiast, żeby wprowadziliśmy taki akcent, te czarne plamy, te czarne bazy, dość długo dyskutowaliśmy, czy powinna być ona cała taka bardzo lekka i swobodna do chodzenia, do poruszania, wręcz zachęcająca deskorolkowców, bo są też dzisiaj takie idee, żeby w plackach jak najwięcej funkcji. Zdecydowaliśmy się, że te pola rozedrgane wprowadzimy szary otoczak, który będzie zamocowany w podkładzie cementowym, który troszkę utrudni chodzenie, natomiast powoduje, że plac będzie taki bardziej refleksyjny i będzie to się mieściło z tą ideą, czyli że ta nawierzchnia jest jakby wypłukana, że stała odkrywka, otoczak, taki ślad rzeki ma symbolizować tą historię tego miejsca, że to jest, że to ma jakieś głębsze przesłanie. Wokół instalacji centralnej pojawiły się ławki, o których za chwilę na podstawie tych dyskusji na ostatniej sesji Rady prowadziliśmy do duchowego poparcia. Są indywidualne, zaraz Państwu pokażę. W Leju pojawiły się te na obrzeżach, to są te kamienie datowane. Cały czas czekamy na to, żeby Rada i Państwo wybrali daty, które są według Państwa takie ważne, istotne, gdzie na tych kamieniach w otoczeniu kwiatów i zieleni można byłoby zaznaczyć. Te kamienie, które są blokowane w tej części centralnej Leja, to są kamienie, ale bez dat w zasadzie siedziska, gdzie dzieci, jak mówiliśmy wcześniej, mogą przyjść na lekcję historii ze swoim nauczycielem. One są na różnych wysokościach, tworzą taką swobodną kompozycję. Natomiast nie są to typowe ławki. Są to takie siedziska kamienne, które troszkę łączą się strukturalnie i materiałowo z tymi kamieniami datowanymi, ale nie są to ławeczki rekreacyjne, wypoczynkowe. Tu się ma odbywać duża mózgu, dyskusja, zadowolenie, niezadowolenie, bo wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta sytuacja. Plansza z oświetleniem, tu niewiele widać, nie będę chciał mówić, natomiast ona potem rzutuje na koszty realizacji. Zagraliśmy tutaj w miarę z wysokiego C, czyli postanowiliśmy, nawet nazywamy to taką iluminacją, czyli oświetlenie jest raz, że o wysokiej klasy odporności, szczelności na wodę, a oprócz tego chcieliśmy, żeby te słupy światła podświetlały całą przestrzeń, zieloną przestrzeń placów. Natomiast nie są to latarnie, nie są to takie spacerowe, tylko to są kierunkowe reflektory, które dają też duże suche światło. Chcieliśmy, żeby cały skwer po prostu był zaakcentowany i podświetlony jako cały scenariusz na cały plac. Nie tylko miejsce, pod którym ktoś podejdzie, się zastanowi i odejdzie, natomiast planujemy podświetlić całą przestrzeń tego skweru. Chwilę o zieleni. Postaraliśmy się to zrobić w miarę, na ile potrafiliśmy profesjonalnie. To też jest w założeniach projektowych. Szczegółowa inwentaryzacja. Potem w specyfikacjach i w opisach każde drzewo, każdy krzew jest określony i opisany. Okazuje się, że stan techniczny wielu z nich nie techniczny, przepraszam, stan tej zieleni nie zawsze jest biologiczny, nie zawsze jest właściwy, więc są tam zalecane cięcia sanitarne, niekontrolowane krzewy chcemy usunąć. Planujemy przesadzenie jedyne tego drzewka, które trochę nam, że tak powiem, zawęża plac, który i tak nie jest duży, natomiast nie ma tu jakiejś celowej wycinki, która spowodowała, że drzewo tam nam w jakiś sposób przeszkadza. To wyciąg z projektu zieleni, to też jest obszar do dyskusji. Tak jak mówię, z doświadczeń, które się w miastach różnych wydarzają, wyszło nam i stoimy na takim stanowisku, że sama zielona skarpa z zieloną trawą sprawy nie załatwia, nie daje tego efektu, nie buduje przestrzeni. To miał być plac, który będzie szczególny, inny, więc cała przestrzeń jest uchwycona. Szczegółowy rozpis, specyfikacje, jaka zieleń, byliny, kwiaty, które w różnych okresach roku będą się zmieniały. Też są dokumentacje techniczne. Braliśmy pod uwagę również nasłonecznienie. Pierwotnie chcieliśmy dać bardziej atrakcyjne kwiaty i byliny, natomiast pani projektant zieleni zdecydowała się na to, że no nie będziemy robić nawadniania. Wybraliśmy takie kompozycje zielone, które będą się dobrze w tym terenie
sprawować nie będą uciążliwe w obsłudze. Również potraktowaliśmy, na początku wydawało nam się, że schody te granitowe, które po remoncie drogi krajowej po prostu usuniemy jako taki relikt przeszłości, natomiast stwierdziliśmy, że to jest brudny pas. Być może pracownicy obsługujący tą zieleń, czy ktokolwiek, czy obsługa dbająca o ten teren, będzie potrzebowała takich schodów, zatem bez sensu byłoby dla nas, żeby od strony tu sądu się gdzieś tam drapała, a zatem ten teren też potraktowaliśmy jako bogaty, zielony, jest tu taka rabata hortensjowa, przeplata się to również z całą kompozycją. Nie jest to tylko, że tak powiem, czarnoziem obsiane trawą. W projekcie zawsze trzeba, mamy takie stanowisko, w projekcie zawsze trzeba iść na maksa. Na ile koszty pozwolą, na ile Państwo zdecydujecie, zawsze jest to pole do poprawy, natomiast potraktowaliśmy cały plac komplementarnie i łącznie, skrajnie do całego terenu. Nawet modulujemy skarb od strony tutaj inwestora prywatnego, który ma garaż. Chcieliśmy, żeby w moment, kiedy wchodzi się na ten plac, żeby osoby, które tutaj celebrują rocznicę, miały taką perspektywę ciekawszą, więc tą skarbę tutaj modelujemy, uprzytomniamy taką formę bardziej, nie taką stromą jak tu, czyli zmieniamy przebieg skarby, ta skarba potem łączy się tą skarbą podłuża chodnika. To te roboty ziemne nie ograniczają się również do jakichś takich przypadkowych. No i już jesteśmy bliżej naszej instalacji. To jest już dokumentacji technicznej, od koncepcji do takich zapowiedzi już projektowych, które były potem podstawą do analizy już szczegółowej. Tak wygląda nasza instalacja, ta korona z tej bieli czerwieni. Był taki moment, co nowego, był taki moment, że zacząłem się sam martwić trochę o koszty, chciałem już nawet upraszczać te formy, ale po długich dyskusjach w zespole stwierdziliśmy, że tafle muszą iść z ziemi, czyli to są tafle szklane, które wychodzą z betonowego fundamentu. Pojawił się taki pas przekryty szybą hartowaną, gdzie to będzie iluminacja, będzie podświetlała te tarcze. Nie będzie punktowych reflektorów, one będą wychodziły jakby z ziemi, bo był już moment, a oderwiemy to od ziemi, w środku się jakieś słupki wstawimy, będzie łatwiej woda przepływać i tak dalej, i tak dalej. Jednak po głębokim nam się stwierdziliśmy, że koncepcja byłaby w znacznym stopniu osłabiona. Serce instalacji, czyli ta bita moneta, jak ja to nazywam, ze stali nierdzewnej, ze słowami marszałka Piłsudskiego, w centralnym miejscu, jest miejsce, żeby to obejść, jest miejsce, żeby była refleksja. To jest wszystko oparte na płytach kamiennych, czarnych, granitowych, które są w tak zwanej wykończeniu leder, czyli skóra, czyli nie błyszczą, nie są z kolei łupane, natomiast nie są tak, że tak powiem, śliskie, niebezpieczne, natomiast jest nawierzchnia taka szlachetna i to jest literką część, tą kostkę naszej całego założenia. Tu troszkę bliżej perspektywa człowieka. Dobraliśmy szyby tak szerokością, wysokością, że to są dostępne u producentów szkieł. Nie wymaga takich szczególnych zamówień, ekstra kwot. Natomiast są to podwójne szyby. W każdym przypadku są to dwie szyby, tak zwane bezpieczne, hartowane, metodą sitodrukiem od środka lakierowana. Okazuje się, że barwy narodowe też mają swój zapis i trzeba się ich trzymać, zatem są to, one są wyrażone tam w współczynnikach RGB, trzeba tam odpowiednio potem tego pilnować, żeby barwy były barwami, tak? Zatem dobrane są do rzeczywistego, realnego na rynku produkcji. No i ławeczki, pojawiły się też ławeczki, można było kupić. Był taki moment, że zaczęliśmy sobie też myśleć, a może coś jest gotowego, natomiast skoro było takie zlecenie, że plac jest indywidualny, skoro wzrastają tu dzieci, które mogą czasami zauważyć, że nawet ławkę można zaprojektować i ona jest inna, więc jakkolwiek się rola tego siedziska nie potoczy, zaprojektowaliśmy ławkę, która jest jakby konstrukcyjnie z wygiętej daty. Mamy też datę upamiętającą stulecie i jakby łączka niepodległości, która przejawia się w oparciu. A żeby jakby do końca było w miarę przyjemnie, to po dyskusjach wprowadziliśmy też wyściółkę drewnianą, czyli żeby upał nie ważyło,
Natomiast ta łączka oprócz tego, że daje ażur, daje lekkość, to jeszcze też powoduje, że kontakt pleców osoby wypoczywającej jest też jakby przyjemniejszy. Po prostu jest to taka perforacja z blaty. Oczywiście tak kładek nie ma. W przypadku szczegółowo ją analizowaliśmy, natomiast oczywiście w momencie wykonania trzeba byłoby zrobić prototyp, sprawdzić je ergonomię i tak dalej. Ale pomyślałem sobie tak, jak dzieci stąd, jak powiedziałem, jak rosną nam dzieci, potem wyjeżdżają, niektórzy zostają. I jak zostaje coś takiego, że możemy zrobić coś, co zostaje w głowie, że to też o tym się decyduje, bo wiele rzeczy po prostu kupujemy i nam się tak wydaje, że zawsze były, bo zawsze były w sklepie. Chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby każdy element na tym skwerze był indywidualny, zaprojektowany, przemyślany. Oczywiście jak w każdej formie rzeźbiarskiej, przestrzennej, można powiedzieć podoba mi się, nie podoba, można powiedzieć dlaczego tak, dlaczego nie, fajne, niefajne, natomiast moim zdaniem zaniechaniem i grzechem byłoby nie do przyjęcia, gdybyśmy tej próby nie podjęli i nie spróbowali odpowiedzieć indywidualnie, co oczywiście znowu wpłynęło na koszty, tak? Ponieważ są to elementy indywidualne i jakby projektowane pod to miejsce. To tyle. Tak jak mówię, dokumentacja techniczna, ona nie jest na pewno szczegółowa, tam jest cała materia szczegółów, których Państwu nie chciałem przedstawić, ponieważ macie i program, i też wydolność jest ograniczona, więc to jest jakby wyciąg z części dokumentacji. Dziękuję bardzo Panu Wyspowskiemu za przedstawienie tego projektu. I przechodzimy do kolejnego punktu. Przewodniczący, muszę pytania zadać. Tak? Tak, jeżeli są pytania, bardzo tak? Proszę. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać. Czy można pytać o te szkło kartowane? W jaki sposób według Pana powinien być zabezpieczony ten obiekt, żeby uniknąć dewastacji tego szkła, bo to jest niby centrum miasta, ale od godziny czwartej rano, jak idziemy ulicą, czy tam trzeciej, to mogę być sam na przykład na ulicy i nie zobaczę patrolu policji czy kogo innego. Jest to doskonały czas, żeby potem po prostu szkło. No. Tak. Nie mówię, że te kartowane się pokruszy, bo ono się zrobi tak przymaczek, ale... To znaczy od razu odpowiadam. Nie zdajemy sobie sprawy, że na co dzień przechodzimy takie prowokujące witryny w postaci każdego, że tak powiem, szklanej balustrady, każdej witryny. Więc jest dokładnie to samo, a to jest mocniejsze. Trzeba wielkiej siły i wielkiej determinacji, żeby taką, to są dwa razy po jeden, po 12 mm z folią, specjalnie kartowane szkło. Zatem trzeba no, bardzo zorganizowanej, taktycznej, sprawnej akcji, żeby to zrobić. Jeśli coś jest rzeczywiście, coś symbolizuje, to zawsze będzie narażone znaczy nie zawsze, ale może być narażone na próbę wandalizmu, niebo nie. No więc jakby nie ma rzeczy tak zwanej wandaloodpornej w 100%, prawda, to tego nie ma. Natomiast jeśli chodzi, dla nas walor bezpieczeństwa był podstawowy, czyli nie mogliśmy tutaj absolutnie ryzykować niebezpiecznych rozwiązań w środku. Analizowaliśmy to z firmami, które zajmują się od lat szkłem, z wykonawcami, którzy projektują różne formy w szkle i taką linię wybraliśmy. Natomiast istotą tego projektu to jest właśnie to szkło i gdybyśmy próbowali to w jakiś sposób zmienić, właśnie tak jak mówię, miałem takie już, nawet takie, zaczynało mi się w głowie rodzić pomysły, że byłyby to tak jak w balustradach, takie rotule stalowe, w razie czego gdyby ktoś jedną zbił, to byśmy ją wymienili, ale w tym momencie no to wszystko pryska, nie? I powiedział mi jeden z wykonawców, takich, którzy pracuje przy obróbce szkła i powiedział mi tak, pokazałem mu obie wersje, że tak powiem, inwestorowi nawet tego nie pokazywałem i on powiedział tak, wiesz co, to drugie jest ok, ale to jest takie słowo, gdzie wszyscy to teraz to jest petarda. Nie wiem, co to znaczy, ale to jest petarda. Czyli to musi ciąć ziemię, musi wychodzić. Natomiast jest narażone na to, że może ktoś będzie próbował się tym zająć. Ale to miejsce jest tak eksponowane, ja tam zawsze staram się teraz od tego czasu, kiedy się tym zajmuję, zaglądać, oświetlenie ronda, to wszystko, więc raczej to trzeba było naprawdę wielkiej, że tak powiem, determinacji, żeby to zniszczyć. Natomiast nie jest to oczywiście niemożliwe. Nie zrobi krzywdy, każdym szczęście nie zrobi krzywdy. No to się nie martwi, mi się to jak najbardziej podoba, to jest super pomysł, tak? To jest nowoczesne, estetyczne i tak może tak powinien wyglądać nowoczesne symbole patriotyzmu. Chodzi mi o to, że ten obiekt cały, myślę, że powinniśmy zabezpieczyć po prostu chociaż dwiema kamerami, albo chociaż jedną obrotową, która chociaż wrażenie tego bezpieczeństwa by sprawiało z tym jest problem, właśnie z tym jest problem. Jest RODO, jest coś, się zaczyna monitoringi,
i się okazuje, że to nie działa. To po prostu nie działa. Często prowokuje jeszcze do innych rozwiązań. Nie wiem, czy to jest takie bezpośrednie skojarzenie, ale w Japonii była ciekawy eksperyment z policjantami, którzy mieli broń palną i wprowadzono rozwiązanie, że zabrano, znaczy zlikwidowano policjantów z broń palną, wyposażono w noże. Okazuje się, że ilość potem zdarzeń, które były, znacznie spadła z bronią palną, praktycznie się skończyła, jeśli już to były noże. Czyli jest takie otwarcie, trzeba czasami spróbować się otworzyć, natomiast nie da się zabezpieczyć. I to jest test wykonany w społeczności. Zatem, a te kamery, tak, no to wtedy może nawet prowokować i tak dalej, i tak dalej. Ja obserwuję nasz bulwar, gdzie tam planowany był, tutaj na monitoring, czy był, ale to będzie potem przeglądał, czytał i kto będzie archiwizował, kto będzie tym zarządzał. Nie wydłużam, że tak, natomiast myślę, że to jest tak odsłonięta przestrzeń, że z racji jeszcze tam są te po centrum małe handlowe, które powstało, usługowe obiekty, więc myślę, że nie martwił się tym tak bardzo. To mam jeszcze ostatnie pytanie, żeby nie przedłużać, o co do ławek, bo jeśli chodzi o oparcie z blachy, jeśli blacha się nagrzeje, ona naturalnie będzie parzyć, no, że tam wsławiasz dyskomfort mamy coś takiego, no, generalnie dlatego jest prowadzona perforacja, perforacja. Takie lata, jak jest, taka wiosna, jak jest tego lata, czy takie lata, jak jest tej wiosny, to jest czas na 150-140 lat. Wprowadzono do tego perforację, siedzisko, na którym się siedzi, jest wyścielone drewnem. Zatem jeśli jest taki moment, że może być to dla kogoś nieprzyjemne, raczej z gołym torsem, nie podejrzewam, że ktoś tam będzie siadał, chociaż przez miasto potrafią przechodzić, tak? Więc zakładam, że no zawsze coś za coś, nie? Można było wziąć systemowo, można byłoby pójść. Ona była w ogóle cała z blachy, natomiast rzeczywiście miałem te argumenty. Konstruktor mi powiedział, stary, ja upał tam nie usiądę, bardzo mi się podoba, ale ja upał tam nie usiądę. No to zaczęliśmy to jeszcze raz analizować i to jest taki trochę kompromis. Natomiast dlatego pojawia się perforacja, że ten kontakt ciała nie był taki bezpośredni. Czyli ta łączka dalej jest odrodzeniem, że ten kraj tak naprawdę wszystko jest uczelni. Ta trawa to jest odrodzenie, to jest wiosna, jakakolwiek by nie było. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. A mianowicie podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych. Bardzo proszę, oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, proponuję podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych. Tak, zanim przeczytam projekt tego stanowiska, to chcę podkreślić, że samorząd sztucki, tak jak i wiele innych samorządów, bardzo zaangażowały się w realizację polityki energetycznej, nie tylko unijnej, ale i polskiej, żeby produkować jak najwięcej z energii odnawialnej. Jako sztucki samorząd podjęliśmy świadomie decyzję o budowie dwóch farm wiatrowych. Byliśmy jednym z pierwszych samorządów, który takie decyzje w Polsce podejmował i jeden z pierwszych samorządów, który takie farmy u siebie lokalizował. Myśląc o interesie naszej społeczności, mieszkańców, również inwestorów, którzy chcieli inwestować w taką branżę, ale też w interesie państwa polskiego, które przyjęło zobowiązania, wstępując do Unii Europejskiej, przyjęliśmy jako Polska zobowiązania, że 15% energii produkowanej w Polsce będzie produkowanej z energii odnawialnej. I z przykrością muszę tu powiedzieć, że w ostatnim czasie po prostu ta polityka wobec odnawialnych źródeł energii, a szczególnie energetyki wiatrowej, to jest droga przez mękę dla wszystkich, dla samorządów i dla inwestorów także, ponieważ w 2017 roku zmieniono zasady opodatkowania, bardzo szybko zmieniono, bez konsultacji z inwestorami. Samorządy nie domagały się wtedy, żeby zmienić zasady opodatkowania. Te zasady zmieniono z korzyścią. Oczywiście jak prowadzono, my się z tego cieszyliśmy, wszystkie samorządy się cieszyły, chociaż były też i takie samorządy, które no,
występowały do strony rządowej, żeby z dużą ostrożnością do tych zmian podatkowych podchodzić. Inwestorzy, pamiętam wtedy też właściciele tych farm, które tu w Sztumie stoją, w naszej gminie, też no, rozmawiali z wieloma samorządami, tymi naszym, żeby na przykład wprowadzić ulgi podatkowe. Od razu w tych rozmowach wskazywaliśmy, że to jest niemożliwe, żeby takie ulgi podatkowe wprowadzić, bo gdybyśmy wprowadzili ulgę podatkową 2% od wartości budowli, no to musielibyśmy wszystkie budowle dla wszystkich płatników podatku od budowli obniżyć ten podatek, co byłoby rzeczą po prostu niemożliwą, bo część byłoby rzeczą, to chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że byłoby rzeczą niemożliwą, bo nie po stronie samorządowej wtedy i nie z samorządów następowała zmiana polityki, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe, tylko to była inicjatywa rządowa. I teraz mamy sytuację taką, że ponownie zmieniono zasady opodatkowania. Zmieniono zasady opodatkowania bez konsultacji również z samorządami i obniża się podatki od elektrowni wiatrowych, ale co jest najgorsze w tym rozwiązaniu, że obniża się w trakcie roku budżetowego i z mocą wsteczną, obowiązującą, te przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Za chwilę pani kierownik referatu podatków, pani Małgorzata Sutryka, przedstawi działania, jakie w imieniu samorządu podjąłem, włączając się do tej całej dyskusji, a później przedstawię stanowisko Rady Miejskiej, bo mam może właśnie to, co przedstawi pani kierownik i również uzupełni pani skarbnik, jeżeli chodzi o skutki finansowe, może to też być jakimś zaczynem dyskusji. W związku z rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają zasadę opodatkowania podatku od nieruchomości elektrowni wiatrowych z mocą obowiązującą wstecz, to jest od 1 stycznia 2018 roku, burmistrz w imieniu gminy Sztum w dniu 15 marca 2018 roku wystosował do prezesa Rządowego Centrum Legislacji, do ministra rozwoju finansów oraz do ministra energii pismo, w którym zgłosił swoje zaniepokojenie oraz wskazał na negatywne dla gminy Sztum skutki wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy z mocą wsteczną. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi od żadnego adresata. W dniu 4 kwietnia burmistrz skierował do przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP pana Marka Olszewskiego prośbę o wsparcie dla samorządów w celu niedopuszczenia do uchwalenia ustawy w projektowanym zakresie, która po wejściu w życie doprowadzi do poważnych problemów finansowych gminy Sztum oraz wielu gmin w Polsce. W odpowiedzi z dnia 30 czerwca przewodniczący załączył opinię Związku Gmin Wiejskich dotyczącą projektu wyżej wymienionej ustawy, stanowiącą oficjalny dokument Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W opinii tej wskazano na negatywne skutki finansowe dla samorządów, których minister energii, tworząc projekt, nie przeanalizował. Projekt ustawy, mimo wyraźnych oczekiwań ze strony samorządowej, nie został przez ministra energii z nią skonsultowany i przed nią zaopiniowany. Kolejne pismo burmistrza w sprawie retroaktywnych skutków wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw to informacja o zamiarze wytoczenia powództwa, które zostało skierowane w dniu 21 maja 2018 roku do Prokuratorii Generalnej RP, do Ministra Energii, do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów. W piśmie tym zawarto informacji o zamiarze wytoczenia powództwa przez gminę Sztum w przypadku wejścia w życie projektu ustawy w proponowanym brzmieniu. Wskazano na skutki wprowadzenia ustawy, które to spowodują zwrot dla farm wiatrowych kwoty 3 800 000 i konieczność zaciągnięcia na ten cel kredytu. W dniu 11 czerwca 2018 roku została wysłana drogą mailową do 77 senatorów RP prośba o niedopuszczenie na etapie praw w Senacie do uchwalenia projektu ustawy, która spowoduje m.in. dla gminy Sztum poważne problemy finansowe. 8 czerwca 2018 roku projekt ustawy przekazano prezydentowi i marszałkowi Senatu prac senackich. Można wyrzucić komentarze. Odnoszę się do wartości do budżetu. Zmiana tej ustawy spowoduje, że tak jak już pani Małgosia wspomniała,
Będzie to utrata dochodu dla gminy 3 804 000 i na ten moment, jeżeli jutro właściciele farmaceutowych dokonają płatności podatku, to będziemy musieli zwrócić 1 902 000 złotych. W związku z tym będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rada Miejska wyraża stanowczy protest w związku z przyjęciem przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta ustawa zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych wprowadzonych w 2017 roku z datą wsteczną, to jest od 1 stycznia 2018 roku. W konsekwencji spowoduje to radykalny spadek dochodów zaplanowanych na 2018 rok i przyjętych przez Radę Miejską w Sztumie uchwałą budżetową. Gmina Sztum będzie musiała oddać koncernom energetycznym 3 804 418 złotych bez żadnej rekompensaty od rządu. Burmistrz przedkładając Radzie Miejskiej projekt budżetu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy musiał brać pod uwagę obowiązujące regulacje prawne, w tym ustawy określające wysokość należnych podatków. Projekt budżetu gminy na 2018 rok był opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która nakazała uwzględnić dochody z farm wiatrowych na 2018 rok w całości według obowiązujących w 2017 roku przepisów. Po stronie wydatków uwzględniono te dochody, przeznaczając je na liczne inwestycje, m.in. na kontynuację gminnego programu modernizacji dróg wiejskich gruntowych pytami Jumbo. Wprowadzenie zmian w podatku od elektrowni wiatrowych z mocą wstecz 1 stycznia 2018 roku drastycznie pogorszy sytuację finansową gminy Sztum i podważy zaufanie mieszkańców do państwa prawa. Należy podkreślić, że wprowadzone zmiany nie były konsultowane z zainteresowanymi gminami, a Biuro Legislacyjne Sejmu wskazywało na niekonstytucyjność tych przepisów. Zwracamy się z apelem do pana prezydenta Senatu, pan i panów senatorów o zmianę przepisu przywracającego opodatkowanie elektrowni wiatrowych z datą wsteczną, to jest od 1 stycznia 2018 roku i wprowadzenie tych nowych zasad opodatkowania od 1 stycznia 2019. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, rozmawialiśmy na ten temat na komisji już, ale chyba rzeczywiście chciałabym tutaj wyrazić też swoją opinię na sesji. Rzeczywiście rzecz troszeczkę oburzająca, że faktycznie prawo, ja się z tym przynajmniej po raz pierwszy spotykam, aby prawo miało działać wstecz. Więc to jest ogromna strata, myślę, dla wszystkich gmin w Polsce. Jest to takie bardzo działanie nie w porządku wobec samorządów. Natomiast no, nie jest to pierwszy raz, bo tak naprawdę już jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego rodzaju działań. Natomiast mnie interesuje jeszcze tutaj inna rzecz. Czy znamy powód i uzasadnienie, dlaczego rząd zmienia te podatki? Bo rozumiem, że ta różnica nie wpływa na konto budżetu państwa, tylko wraca do... Właśnie. I czy tutaj, o co tutaj chodzi? Czy tu był błąd w naliczeniu? Jak państwo uzasadnia? Czy znamy odpowiedź? Pani szanowna radna, pani bardzo dobrze zdefiniowała cały problem, tylko tego są odpowiednie służby. Żeby te odpowiednie służby sprawdziły, kto i w jaki sposób zadziałał, żeby właśnie w tak szybkim tempie wprowadzać tak niekorzystne przepisy, gdzie samorządy, bo nie tylko gmina Sztum, ale jesteśmy w kontakcie z innymi samorządami, również ostrzegły Skarb Państwa, że będziemy występować z powództwem wobec Skarbu Państwa. Bo przecież tak jak nasz samorząd po stronie dochodów zaplanował te środki, tak samo po stronie wydatków. Gdybyśmy my o tym wiedzieli i państwo jako radni w momencie podejmowania decyzji, to przecież nie podejmuje się takich decyzji z kosmosu, więc to podważa zaufanie nie tylko do działań ze strony państwa i rządu, ale również do naszych działań jako samorządów, bo po stronie wydatków my podjęliśmy zobowiązania wobec naszych mieszkańców.
My ogłosiliśmy przetargi, podjęliśmy zobowiązania wobec firm, które do tych przetargów stanęły. I to jest właśnie, uważam, no to jest dobra, bardzo dobre pytanie. No niestety moja wiedza tu nie sięga tak daleko. My tylko z nieoficjalnych informacji, nie tylko, może, tak bym to powiedział, że to firmy amerykańskie przycisnęły, więc nie wiem, czy nie staliśmy się ofiarą wielkiej polityki, której Polska ostatnio wizerunkowo bardzo dużo traciła. I żeby sobie jakoś ten wizerunek poprawić, to niestety może zrobi się to naszymi pieniędzmi. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kwestie? Bo o tym już mówiłem wcześniej na komisji. W 2017 wiedzieliśmy o tym, że mogą być zmiany. I o tym się ogłoszmy mówić. Żeśmy założyli, żeśmy głosowali na tym, co mieliśmy rok wcześniej. Tak? Tylko, że teraz wracamy do tego, co było jeszcze parę lat wcześniej. Tak. Czyli do tych podatków. Bo tam chodziło o podatek od nieruchomości się zmienia. Tak. No. Ale to też to tak. I też to z panią skarbnik rozmawiałem, trzeba zobaczyć i wykalkulować naszą subwencję, jaką dostajemy. I ile my żeśmy poprzez to, żeśmy dostawali ten podatek, ile traciliśmy, czy to jest, się szybko liczy od około 1 900 000, żeśmy wcześniej tracili, a zyskiwali z wiatraków, tak? Bo mogliśmy taką subwencję mieć większą, więc to nie będą aż takie duże straty. To znaczy, że kwestia tego, jak jest sprawy, no, w jakim nie, okej. No więc właśnie, ja bym poprosił tą informację na maila. Nie wiem, no poczekamy, co proszę prezydenta podpisze, czy nie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, no bo chyba nie mamy złudzeń, że teraz będzie nowelizacja budżetu państwa w trakcie roku budżetowego. I posłowie na przykład przegłosują zwiększenie subwencji wyrównawczych dla samorządów. No bądźmy, słuchajcie, realistami. Więc że tak powiem, nie łagodźmy całej sytuacji. Nie mówię, że mamy zaostrzać, tylko mówmy konkretnie, realnie, w jakiej możemy być sytuacji. Mało tego, właściciele farm wiatrowych mogą wystąpić jeszcze odsetki, słuchajcie. Bo tak zawsze wygląda, jeżeli ktoś jest słusznie zapłacił podatki, a należy mu się zwrot tych podatków, to jeszcze występuje odsetki. To może być lepsza kapitała niż lepsza lokata kapitału niż banku. Chciałabym się do tej subwencji wyrównawczej. Nie dostajemy większej subwencji wyrównawczej, bo do porównania zawsze jest dochody całego budżetu państwa. Więc całe wszystkie dochody, przepraszam, nie budżetu, tylko samorządu, ale wszystkie samorządy stracą na tym. Więc porównując dochody średnie państwa w samorządach, jaki jest wyliczany w subwencji do naszych dochodów, to proporcjonalnie będzie to samo. Także nie dostaniemy to, nikt nam tego nie zwróci. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił tą utrzymanie tej subwencji, to jest raz. I te pieniądze, które żeśmy na dzień dzisiejszy otrzymywali, to około 6 milionów, tak? Tak. Około 6 milionów i wcześniej ile żeśmy otrzymywali? 2200. 2200, tak. Więc właśnie czy to jest te 3 800 000, to które właśnie, czy jak to się będzie miało subwencja do tego, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W takim razie to stanowisko poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem stanowiska, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że stanowisko zostało podjęte 14 głosami za i 1 głosem. 13 za i 1 głos. Ma radę pedagogiczną. Przechodzimy zatem do 8 punktu, mianowicie interpelacje, zapytania i wnioski. Zanim udzielę głosu radnym, przedstawię kilka informacji z okresu międzysesyjnego. Pierwsza informacja to sołectwa Biała Góra, Koniewa i Piekło wystąpiły z wnioskami o dofinansowanie organizacji tegorocznego Dnia Dziecka. Dla każdego sołectwa z funduszu razy przeznaczyłem po 100 zł. Szkoła podstawowa nr 2 wystąpiła z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę jednego ucznia ze względu na trudną sytuację rodzinną. Z funduszu rady na ten cel przeznaczyłem 200 zł. I trzecia informacja. Szkoła podstawowa w Kościszewie wystąpiła z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę dwóch uczniów po 70 zł ze względu na trudną sytuację rodzinną. Fundusz razy również przekazałem 140 zł.
W dniu dzisiejszym radni otrzymali pozycję informacyjną do podpisania dotyczącą RODO. Większość już podpisali, większość oddała, którzy jeszcze nie oddali, proszę to uczynić po sesji. I kolejny punkt to przygotowanie do wyborów samorządowych i w tym punkcie oddaję głos pani sekretarz. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja postaram się, właśnie proponuję, przeczytałam swoją notatkę, którą na ten temat sporządziłam, żeby nie pominąć żadnej istotnej informacji, ponieważ na temat wydaje się coraz bardziej zagmatwany. Prezes Rady Ministrów musi zarządzić wybory samorządowe między 16 lipca a 16 sierpnia. Prawdopodobne terminy wyborów, możliwe terminy to dwie ostatnie niedziele października, 21 i 28, albo pierwsza niedziela listopada, czyli czwarty dzień listopada. W tych dniach mogłyby się odbyć wybory samorządowe. Z tego, co do nas dociera, 11 listopada miałoby być referendum konstytucyjne. Kadencja władz będzie trwała 5 lat od listopada i do przeprowadzenia wyborów będzie miał zastosowanie już nowelizowany kodeks wyborczy. Najważniejsze zmiany, które ten kodeks wprowadził, jeśli chodzi o samą organizację wyborów, polega ta zmiana na tym, że został powołany korpus urzędników wyborczych. Urzędnikiem wyborczym może być osoba, która pracuje w urzędzie obsługującym administrację rządową, samorządową albo w jakichś jednostkach organizacyjnych tej jednostki. I osoba taka nie będzie mogła być urzędnikiem wyborczym w gminie, w której mieszka i w której pracuje. I to jest taki bardzo poważny powód i chyba główna przeszkoda, jeżeli chodzi o utworzenie tego korpusu, ponieważ tylko w zasięgu działania naszej delegatury tutaj gdańskiej, biura wyborczego, na 54 urzędników wyborczych brakuje 10, przedwczoraj brakowało 9 i też z informacji, które do nas sekretarz docierają, wynika, że jak no, ci urzędnicy już powołani zapoznali się z uchwałą PKW, która nałożyła na nich konkretne obowiązki, zaczynają się wycofywać, ponieważ nie było wymogu doświadczenia w organizacji wyborów. Urzędnikiem wyborczym po prostu może być każdy pracownik na przykład naszego urzędu. Wcale nie musi mieć żadnego kontaktu, tak nie u nas, nie musi mieć kontaktu z organizacją wyborów. Na urzędnika wyborczego zostało nałożone ogrom pracy, to jest tylko jedna osoba. Do tej pory obsługa komisji obwodowych, przygotowanie dla nich materiałów, przeprowadzenie szkoleń, transport kart do głosowania do obwodów. Tym wszystkim zajmowaliśmy się tutaj my. Gminy dostawały na to dotacje, bo to było zadanie zlecone, z tym, że ta dotacja nigdy nie starczała na pokrycie wszystkich wydatków. Po prostu w gminach to się odbywało tak, że no, angażowani byli do pracy pracownicy urzędu. Urzędnikiem wyborczym był sekretarz. Nieodpłatnie wykonywaliśmy te wszystkie zadania. Teraz urzędnicy wyborczy będą otrzymywali wynagrodzenie, ale cały problem polega na tym, że kodeks wyborczy bardzo ogólnie mówi o roli samorządów teraz w organizacji wyborów i PKW zaproponowało podpisanie porozumienia wójtom. Ten projekt porozumienia miał taki kształt, który w ocenie sekretarzy, ja byłam na kongresie sekretarzy takim ogólnopolskim i też w ocenie Związku Miast Polskich, to porozumienie nie mogło być podpisane przez burmistrzów, ponieważ ono było niezgodne z kodeksem, bo z jednej strony kodeks wyborczy, ten znowelizowany, odebrał kompetencje i zadania wójtowi, jeśli chodzi właśnie o kontakty z obwodowymi komisjami wyborczymi, a z drugiej strony w tym porozumieniu był zapis, który zobowiązywał burmistrza wójta do kompleksowej obsługi urzędnika wyborczego. I ta kompleksowa obsługa miała polegać na tym, że ten urzędnik przychodzi do nas, my udostępniamy biuro, komputer, mamy przygotowywać też projekt, znaczy wójt, więc dostęp do urzędu po godzinach pracy. I powiem szczerze, że my jako sekretarze, nas tam było 300 w Gdyni, dyskutowaliśmy z panią dyrektor Tołok z naszej delegatury i ona po prostu tak słuchając nas praktyków, nie umiała na wiele pytań odpowiedzieć. Potem kilka dni później po tym kongresie ja byłam z kolei na spotkaniu już tylko urzędników z naszej delegatury i mówiła już troszeczkę, no nie troszeczkę, zupełnie inaczej. Jakby sobie uświadomiła, na czym tu na dole polega organizacja wyborów. My mamy, w naszej gminie został powołany urzędnik wyborczy, jest nim pani Angelika Sałek, ona pochodzi ze Starego Targu, z tym, że my jeszcze jej nie znamy, bo urzędnik wyborczy zaczyna swoją pracę już po ogłoszeniu wyborów. No oczywiście my tu ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej, ale no, ja będę zobowiązana tutaj pilnować kompetencji naszych jako gminy w tej współpracy, bo no, temat jest delikatny i tak naprawdę
w ogóle te rozwiązania zaproponowane w tym nowym kodeksie wyborczym, to w mojej ocenie chyba wydłużą w ogóle ustalanie wyników wyborczych. Bo no naprawdę jest dużo takich szczegółowych obowiązków nałożonych na komisję. Przede wszystkim będą dwie komisje obwodowe. Jedna będzie przeprowadzała głosowanie, druga będzie liczyła głosy. PKW podjęło ostatnią uchwałę dotyczącą braku możliwości transmisji danych z lokali wyborczych, bo na pewno się Państwo zastanawiali, jak się ma na przykład transmisja w internecie z lokalu wyborczego, który jest w szpitalu w zakładzie karnym. No, a bylibyśmy do tego zobowiązani. No więc teraz będzie też kodeks wyborczy nowelizowany. 6 czerwca wpłynął do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji kodeksu. Z tym, że jeśli chodzi o podział zadań między wójtów a urzędników wyborczych, tu się niewiele zmieni, tylko zmiana zapisu polega na tym, że KBW nie zawiera porozumienia z wójtem, tylko może zawrzeć porozumienie. Więc tu w ogóle nie wiemy, co o tym myśleć. No wszystko przed nami. Będziemy się pewnie teraz tego nowego kodeksu też wszyscy uczyć. Dziękuję bardzo. Proszę teraz radnych o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać o aktualny stan Budawy na stadionie, w której pojawiają się jakieś ślizy i nie ma po prostu sprawy, czy trawa jest nie gotowa do rozgrywek. A także chciałbym zapytać o zainteresowanie zajęciami na stadionie, czy jest duże, na jakim poziomie. Chciałbym zapytać też, na jakim etapie są prace związane z remontami ulic Pieniężnego i Witosa. I chciałbym zapytać, czy klub Wiktoria ubiegał się o patronat burmistrza nad memoriałem Jana Rabbe. Jeżeli tak, czy go otrzyma? Proszę bardzo. Na komisji musiałem wyjść i jak wróciłem, usłyszałem, że będzie plan jest budowy wyglasowny. To usłyszałem, w jakim miejscu. To bym prosił o sprecyzowanie. Drugie moje pytanie dotyczy, czy jest już zrobiony w końcu ten projekt na chodniki w Sztumskiej Wsi, bo znowu ciągniemy, że mamy problemy cały czas. Kolejne moje jest pytanie, kiedy droga z Kutiungu na Zajezierzu zostanie poprawiona przez wykonawcę, ona była wykonana pod koniec tamtego roku, ja to zgłaszałem już chyba z 10 razy, do dzisiaj nie jest poprawiona, a zapłaciliśmy pieniądze w ramach gwarancji, powinna ona być zrobiona. Mam jeszcze... pytanie, kto panu, już nie wiem, już nie jest pracownik, panu Denko, nie wiem jak się odmienia, kazał nadzorować osoby postulone na korytarzu. I moje ostatnie pytanie, kto tak wspaniałą ulicznie zaprojektował parkingi w Szumieskiu do Marzolowu? Życzę panią wszystkim powodzenia. Bo to parkingi są dla panów, też sobie niszczymy, będziemy niszczyć. Ja wiem, że to ładnie wygląda, ale no, mało praktyczne. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Ja mam dwa pytania. Czy rozważana już jest jakaś koncepcja zagospodarowania budynku po no jeszcze obecnej bibliotece miejsce? Jeśli nie, to może warto by zapytać mieszkańców, jaki sądzie, co z tym budynkiem należałoby zrobić. Moje drugie pytanie, z którego czasu składałem wniosek o potrzebę wymalowania linii na boisku tartanowym przy plaży miejskiej i konieczność remontu tam kilku chwytów i płotów. Chciałem zapytać, na jaki to jest.